Za nami piąta kolejka tarnowskiej i ligi futsalu. W pierwszym meczu lider tabeli Topikar AutoCzęści pokonał 5 do 0 Control proces Lux Torpeda. Drugi mecz zakończył się skromnym zwycięstwem 1 do 0 AFT Mpec nad Gryfem Bożęcin. Bardzo wysoko, bo aż 10 do 1 wygrała grupa azoty prorem Pchełkowski Tarspet. Ekipa Rock and Roll przegrała 1 do 2 z Westowią Okna Pawłowski. W ostatnim meczu Lumaro Elbud rozgromił kociek grabówkę 9 do 1. W tabeli na czele wciąż Topikar AutoCzęści. Na drugim miejscu jest Lumaro Elbud a trzecią drużyną jest Westowia Okna Pawłowski. Na szerszą relację zapraszamy już dziś o 20.15 na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska. Program futsal w Tarnowie można obejrzeć także na stronie imawtv.